Witam serdecznie w sobotę 12 listopada. Katarzyna Oborska-Marciniak. Zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Maria Luiza postawiła nam wysoko poprzeczkę. Staramy się temu sprostać, mówią wolontariusze z Nysy. Pomaganie innym daje nam radość i chęć do działania. Właśnie ruszył festiwal dobroczynności Ludzie Ludziom, który odbywa się na pamiątkę błogosławionej. Maria Luiza Merkert, prekursorka wolontariatu, żyła i działała w Nysie. Asia Anioł ma 19 lat, anielski uśmiech i problem, któremu sama nie sprosta. Potrzebuje pieniędzy na rehabilitację. Ta płyta jest od dzisiaj już promowana. Znaleźli się ludzie, którzy chcą jej pomóc. Nagrali płytę, będą ją sprzedawać jako cegiełkę. Pieniądze przekażą Asi. Jest zawsze konkretne przedsięwzięcie, które skierowane jest ku konkretnej osobie, którą staramy się wraz z Caritas, z ludźmi, którzy interesują się pomocą drugiemu człowiekowi, ustalić i pomagać. Zazwyczaj właśnie nagrywamy płytę, której później promocją się zajmujemy i rozprowadzamy ją do ludzi. Bez pieniędzy ani rusz, to fakt, ale jest jeszcze coś równie ważnego. To, że nie jestem w tej sytuacji sama i że mnie ludzie wspierają i są ludzie dobrego serca jeszcze. Dlaczego to robią? Bo tak trzeba. To odpowiedź najprostsza i najbardziej uniwersalna. To jest bardzo ważne dla naszego człowieczeństwa, żebyśmy byli coraz bardziej ludzcy, żeby się po prostu rozwijać. W Nysie wolontariat jest popularny. Maltańczycy, siostry Elżbietanki i wiele innych organizacji. Maria Luiza byłaby z nich dumna. Była człowiekiem, która nie obawiała się najnowszych osiągnięć ówczesnej XIX-wiecznej techniki. My mamy tutaj akurat w kontekście sprzętu rehabilitacyjnego możliwość promocji czy sprzedaży, czy też podarowania tego sprzętu, jeżeli ktoś nie potrzebuje. Targi usług medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego to jeden z elementów festiwalu dobroczynności Ludzie Ludziom, który odbywa się w Nysie. Są uroczystości w kościele i wprowadzamy od ubiegłego roku taką tradycję organizacji procesji ze świecami szlakiem błogosławionej Marii Luizy Merkert. Festiwal dobroczynności w Nysie potrwa do poniedziałku. Gościem specjalnym będzie Jan Pospieszalski. Ścianka wspinaczkowa, siłownia, fitness, kawiarenki. Zabytkowa wieża ciśnień w Nysie zyska nowy blask. Trwają tam prace remontowe. Dla miasta to podwójna korzyść. Do tej pory wieża uważana była za miejsce niebezpieczne, gdzie dochodziło do wypadków. Latem przyszłego roku będzie tam można bezpiecznie wypoczywać. Powstanie tutaj centrum usług rekreacyjnych. Na tę wieżę będzie można wejść, będzie można wjechać windą. Ciekawostką jest fakt, że będzie ściana wspinaczkowa i będzie można na tą wieżę wejść na górę. A będzie tutaj choćby między innymi już w przyszłym roku miejsce, gdzie będzie można zadbać o swoje ciało. Odnowa biologiczna, na przykład fitness klub, taras widokowy, więc no sporo atrakcji. Będzie to kolejna atrakcja gminy Nysa dla turystów oraz mieszkańców. Dziękuję i do zobaczenia. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.